Mieszkańcy Świnoujścia, dziś za pomocą rozporządzeń ministra oraz specustaw rząd zabiera możliwość decydowania o terenach należących do miasta mieszkańcom. Lewica jasno sprzeciwia się takiemu traktowaniu społeczeństwa. Jesteśmy za tym, aby takie decyzje podejmować wspólnie, razem z mieszkańcami i mieszkankami. Nie może być tak, że 900 hektarów Warszawa przekazywane jest do rozszerzenia gazoportu na nowy terminal przeładunkowy bez odpowiednich konsultacji, z potencjalną szkodą zarówno dla środowiska, dla turystyki oraz dla mieszkańców Świnoujścia. Lewica w przyszłej kadencji będzie walczyła o to, aby zanim powstaną nowe inwestycje, były one dobrze skonsultowane, zarówno ze środowiskami ekologicznymi, z mieszkańcami, z samorządem, tak aby dobre rozwiązania, poprzedzone oczywiście kampanią edukacyjną, były wprowadzane mądrze, a nie tak jak dzisiaj, specustawami oraz rozporządzeniami ministrów. To przecież ziemia mieszkańców, to nasza ziemia i to my musimy o niej decydować, a nie pojedyncze osoby w Warszawie. 13 października proszę o Państwa głos. Numer 2 na liście Lewicy. Arkadiusz Czarnecki.